Dzień dobry, w sobotę. Sobota 9 czy 10 godzina rano. Jadę do sklepu po siatkę leśną. Będziemy ogradzać przód. Tak troszeczkę chociaż. Pogoda taka, jak widać, ciepło ogólnie. Taką samą chcę kupić siateczkę, albo podobną. Ile ona ma? 160, dobra. 160 siateczka. I puścimy tak, słupki tu będziemy stawiać. Nie widzicie, kurczę, mojego palca. Ale tu chcemy od frontu się ogrodzić, zostawić tylko bramę wjazdową. Ten słupek z tym przewodem trochę przekopię go bliżej tu i wjazd zrobimy. Tak jak był pierwotnie w planie naszym, bo według projektu jest troszeczkę dalej, nie? Tutaj, po lewej stronie tego słupka. A zrobimy tu, czyli poszerzę to. Przesunę ten słupek w tą stronę. To będzie idealnie sobie wjeżdżać tam do garażu. Dobra, lecimy, panie Cadillac, po siateczkę. No i tak jak mówiłem, jadę po tą siatkę leśną do miasta powiatowego. 160 ma mieć wysokości ta siatka. Może mi się uda kupić w Brico Marche w miarę tanią, bo poprzednia kosztowała 400 ponad złotych 50 metrów, ale była bardzo dobrej jakości. No zobaczymy, jaka tutaj będzie. No, także 23,5 stopnia jest. Widzę z nadmorza, ludzie już wracają w sobotę albo jadą w Trójmiasto chyba. Jeszcze nie wracają, bo jest sobota rano. No, jutro pewnie w niedzielę tutaj będzie kołchoz duży na drogach, bo pół Polski będzie wracało z nadmorza, nie? Z wypoczynku. Ostatni długi weekend, wakacje w zasadzie. Jeszcze zostało 2 tygodnie sierpnia, ale to już końcóweczka sezonu. Takiego w pełni, nie? No i tyle. No, później będzie bez korków w ogóle. Tutaj w tym naszym rejonie. Tym bardziej, że się tu buduje trasa taka fajna. I za rok tu będzie w ogóle ta droga krajowa. Teraz będzie lokalną drogą jakby. Na pewno, więc ruch dużo mniejszy. Ta droga i tak jest odległa od naszego miejsca zamieszkania, odległa paręnaście kilometrów, więc tym bardziej spokój. No, dobra, powoli dojeżdża. Jesteśmy w Brico Marche, zobaczymy, co tu słychać. No i siatki leśnej nie ma w Brico Marche, muszę do Mrówki jechać. Mrówka chyba widziałem w Mrówce. Dobra, w Mróweczce jesteśmy tym razem. Jest tu siateczka 160, proszę Państwa. Wysoko. Piłem 150, co prawda ma długości, wysokości i kosztowała 159 zł. No to nie 400, nie. Dobra, będę występował bez koszulki niestety. Wybaczcie, ci co są wrażliwi, niech nie oglądają. Ten słup muszę zlikwidować najpierw, nie? W sensie przesunąć go. Godzina 11, kefir. No, więcej wkopać nie ma. Przewód przełożymy. Tutaj, o, tu. Będzie taki wjazd, nie? Kabel przekładam też. No i później tam ze 3-4 słupki mi potrzebne. Kopię i siatki ma? Proszę? Nie, no na garażu są. To może lepiej te. Sam to nie, więcej roboty wykopywania z powrotem. Tamte z garażu, bo one potrzebne teraz. Albo nie, już niepotrzebne chyba. Ściągam beleczki te z dachu garażu. On już jest zakotwiczony dobrze, nie powinien go wiatr zabrać. To w pierwszej fazie, jak pamiętacie, położyłem te belki, żeby obciążały trochę teraz. On już jest przybetonowany, przykręcony do bloczków, jest wszystko obsypany ziemią, nawet trochę z tyłu tam, nawet mocno.
No, więc ściągam, bo mi przydadzą się te belki do ogrodzenia. Jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery słupy muszę wkopać w odległościach. Takich pi razy oko zaraz przemierzę. I tak pod koło 2,80 odstępy. Mogą być, nie? Do 3 metrów na pewno. Co to się chmurzy? Żeby nie lało mi teraz. Dobra, kopki nie leje, to trzeba robić. Ale wiaterek się zrywa. Ja wiem, że piszecie, że mnie nie słychać, ale nie mam mikrofonu. Jeszcze za mały kanał, żeby inwestować w jakiś tam... Wiecie, sprzęty cudowne. 120, tak sobie czasne, nie? 140, 120 tutaj. Dobra, kopiemy. Kopiemy tam. Będzie. Będzie tu. Dobra, mamy dołek 60-70 cm. Około. Beleczka. Musi tak pionie trafić, nie? O panie, wysoko. Okej. Zasypujemy. Panie, przywiozę worek czegoś tu. Zostało mi kleju od płytek, tego gorszego, więc postanowiłem zrobić taki miks. Wiecie, tutaj, niech się to troszeczkę utwardzi. Widzicie? Mieszanka piaskowo-wapienno-cementowa. Mrzaweczka leci z nieba, aby nie za długo, aby nie za mocno, kurczę, no i leje, dobra, spadam, może przestanie, kurczę, tak mi dobrze szło, no, idę do garażu, do garażu, do garażu, do garażu, ja! Hmm.
No, jak widzicie, słupki stoją. Trochę krótsze, trochę dłuższe, wyższe, niższe. Tam, gdzie ten niższy, to wiadomo, furtka będzie. No, na razie robię z tego, co mam, tak? Więc tak, brama, furtka, no i siatka zaraz tu poleci. Idę po siateczkę. Rozwijamy siateczkę. I już wiadomo, dlaczego była tania. Tania, bo ma oka wielkie, jak maseczka przeciw wirusowi, celebrycie swego czasu, nie? Miała chronić, a tutaj tak sobie tam przechodziło, co miało przejść. Oprócz tego cienki jest drucik, tak? W porównaniu do tego, ten to widać masywny, ten to takie coś tam. Ta siatka 450 zł 50 metrów. Gęstsza na dole, rzadsza u góry. Ta jednolicie tak samo. To naprawdę siatka leśna, leśna. Tato chociaż trochę ogrodzenia robi. O, nie widać. Tato chociaż jakieś tam normy ma. A tato takie badziewko. No ale dobra, chociaż ty. Dobra, kawałek zrobiony. Siateczki już wam pokazuję. Nie jest to tak super, ale zawsze to coś niż nic, nie? Słupeczki, słupeczki, brama, no i tak. Nie widać tej siatki praktycznie. Dobra, Ewa chyba coś zrobiła. Tutaj narzędzia zostawiamy, rękawiczki. Lecimy dalej z tą siatką. Muszę, widzicie, teraz sierpem trochę wyciąć trawy, żeby aż tak źle się nie robiło. Tutaj tylko przy granicy działki zrobimy. Czekaj. O, widzicie, tu już jest ogrodzonko, tu brama wejściowa, ale lecimy, siatki zostało, tej niedobrej, brzydkiej. Gdzie uciekasz? Aś to. Już się tworzy kolejne ogrodzenie. Wyrobię całą siatkę i będzie litera. Ewa jedzie po kombucze. Tylko muszę jej powiedzieć. Aż tam sięga prawie do końca, nie? Więc braknie mi jakieś, nie wiem, 15 metrów siatki około. Nie no, więcej. No jedna jeszcze rolka, tylko takiej lepszej by się przydała. Bo tutaj coś muszę wytworzyć, nie? Tu siatki nie widać, ale tu furteczka, tu brameczka tymczasowa na wiele lat. Jak to się mówi. No dobra, działam, bo muchy zeszły. Ciepło jest, jak nie wiem. Much pełno lata końskich. No, działamy. Z siateczką na razie tyle. Troszeczkę pas techniczny przyciąłem, różne krzaki, drzewka. No, do tego słupka gdzieś tam zrobiłem, bo wkrętów już nie mam. Na wkręty to robię, bo i zawijam, tak wiecie. Jak to wam pokazać? O tak. Tak. I zawijam, zawsze można wykręcić. A te wbijane, wiecie, to później problem. No, jakoś naciągnięta jest ta siatka. No, jeszcze tam mi zostało. Nie ma wkrętów, będą w przyszłym tygodniu. Bo dzisiaj jest sobota po południu. Dobra, z przodu jest ładnie. Panie, tu zobaczcie, ile ziemi brakuje. No, tyle brakuje, gdzieś piras oko. Tak tyle, to stąd jest, widzicie, trzeba dosypać. No, będziemy sypać, no co? Nie ma nic innego do roboty. Także będziemy sypać, działać. A jeszcze dużo pracy. Dobra, teraz spróbuję z drenażem coś jeszcze innego wymodzić, bo się okazało coś jakby na wyrost niepotrzebne. Wykopię z powrotem drenaż, tutaj, który idzie, tam sobie za tą choinką i wkopię go tutaj cyk do tej studni, nie? O, tyle wykopię. No cóż, koncepcje się zmieniają. Kot biega poza posesją już, bo jest siatka. No dobra. Ciepło.
kombuczkę pojechała do Żabki. Najbliższej jakieś 15 km stąd. Ale dobra, będzie kombuczka zimna. Sobie trzaśniemy, nie? Dobra, rozbióreczka tego. Mamy tutaj na wierzchu rurkę. Teraz z tej rury sprowadzimy to w to miejsce pod ziemię. Trzymaj. Jest kombuczka. Taka, zobaczcie. Jakaś tu lawendowa. Jest. Relaks shot. Probiotyk. Ale okej. Okay. Ashwagandha jakaś, melisa, ale fajne. Normalnie super wody. Ładne. Gdzieś tu dzięcioł buszuje. Dobra. Tak postawiłem ten bloczek, żeby sobie tak stanął. I chyba jak wyrównam oczywiście teren i bloczkami ładnie obłożę, tak żeby było równo do deski, nie? Żeby tam nic nie właziło i żeby wiatr nie hulał, bo z tej strony wieje wiatr i wiemy, żeby tam przez te szpary w deskach tarasu wiałoby do góry. A tam jest przestrzeń dosyć duża i my to zagrodzimy bloczkami. No nie wiem, czy to będzie ładnie, ale obsypie się ziemią, piaskiem i powinno być. No tanim kosztem jakby, tak? Później przyjdzie tutaj tynk mineralny, tutaj będę robił. No i ziemia, no. Dzisiaj troszeczkę pomanewrowałem rurę, tą sprowadziłem. Na razie tak, wiecie, tutaj, tu, w rejon tej studni swojej chłonnej. Zobaczymy przy deszczach, jak to będzie. Jeszcze została mi tamta, jak widać. Tak sobie sterczy. No i co? No i siatka leśna dzisiaj. Sporo metrów. Dotąd chyba konkretnie, bo mi wkrętów zabrakło. Tam już luźno wisi. A tutaj brama tylko wjazdowa jest zostawiona. Furtka. Tak krótszy ten słupek. A i tutaj już jest, wiecie, taka bariera jakaś. Tak, już sobie tam nikt tak nie wlezie. Ot tak. Słońce się ma ku zachodowi, chociaż jest 18. Coś tam. Tutaj krzaczory wyląbałem. No, kupę roboty. Od 11.10. 10. Idę się wykąpać w prysznicu plenerowym. Z grubsza przynajmniej. No i tyle. Także kto ogląda i nie subskrybuje, to dwuja. Subskrybować poproszę. Łapeczki w górę. Tradycyjnie, co tam będę gadał o tym w kółko. I prysznic leśny się odbędzie. Modernizować ten prysznic, bo jest świetny w takie dni, wiecie, aż do mrozów pierwszych, nie? No. Także fajnie, przyjemnie.